Francuskie samochody są jak podziurawiony szwajcarski ser. Otóż w sumie nie wiem, skąd wzięło mi się to porównanie, ponieważ szwajcarski ser w ogóle nie jest francuski, a jedyne, co może nam się kojarzyć z Francją, to to, że jest serem. Ale porównanie wydaje mi się dosyć trafne. Już wytłumaczę. Otóż, gdy kupujemy francuski samochód, to nigdy nie możemy być pewni, czy nie trafimy na feralny moduł. Ale może też zaskoczyć nas nieraz swoją niezawodnością. No tak. No i właśnie tak samo jest ze szwajcarskim serem. Zawsze możemy wpaść w serową dziurę, ale możemy też ją ominąć i pąknąć serową alejką. Ale co ja tutaj będę gadał o głupotach? Może powiem wam, po co tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj z innego powodu. Peugeot 207. Notre père qui est au pieu tout le jour à grande âme, malgré les critiques de socialistes vulgaires, créa les maps congénères aux mœurs extraordinaires, que pour plus de simplicité nous nommons la femme. Następca starej 206. Wygląda ciekawie, prawda? Ostatnio w motoryzacji można spotkać taki trend na napompowywanie samochodu. Przez to większość modeli jest napompowywana jak ryba w futrze. W tym przypadku mogłoby to wyglądać podobnie. Francuzi postanowili wziąć przykład ze świata i napompowali nieco starą 206. Przez to wygląda trochę jak napuchnięta. Ale czyż jest taka zła? Nie. Ma tylko parę kontrowersyjnych elementów. Na przykład spójrzcie na te światła. Położone na masce, uwypuklone, takie trochę wyłupiaste. Na obłej powierzchni położone, patrzą się w niebo. Wyglądają jakby zmęczony wędrowiec prosił o budynek. Sylwetka jest dosyć ciekawa, widać, że Francuzi się postarali. Jednak dosyć przewidywalna, tak jak to jest w autach miejskich. Idąc od maski, przewidujemy, że zaraz trafimy na wybrzuszenie w postaci dachu, która później zakończy się klapą od bagażnika. Dosyć przewidywalna. Lampy z tyłu też są dosyć ciekawe, ładne, w sumie nie jestem w stanie się do nich przyczepić. Jest to ładny samochód, proporcje są zachowane, wszystko zwieńczone nieco przesadzistym tyłem. Czy młoda Brazylia? Nie powiem. Szykuje się kolejny sukces na miarę 206. Francuskie samochody są takie, że wyprzedzają zazwyczaj konkurencję pod względem designu. Ale przecież design to nie wszystko. Tym bardziej jeśli chodzi o auto miejskie. Tutaj liczy się też ergonomia, gdyż podróżujemy po miastach. A więc liczy się powierzchnia bagażowa. A jak jest w tym przypadku? La pratique monosexuelle. 270 litrów powierzchni bagażowej daje nam to 540 butelek półlitrowej wody niegazowanej, która pewnie przyda nam się, gdy odetną wodę na działce. Na dodatek w tych wszystkich zakamarkach zmieści się pewnie jeszcze jeden por lub bagietka francuska na kolację. Que me reste-t-il en ce bas-ventre comme solution? Si ce n'est, ô Seigneur, la castration. No, samochód jest romantyczny, pogoda jest romantyczna. Trzeba przejechać się trochę, odbyć romantyczną przejażdżkę. Wszystkie kontrolki się palą. Piękne. Francuski samochód. Słoneczko nam troszkę zachodzi. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobrze. Trochę śmieszne, że oceniam już teraz, ale zawsze wiecie. Ważny jest ten pierwszy moment. O, próg zwalniający, zaraz zobaczymy. No nie powiem. Zawieszenie twarde jak stół.
Na niektórych dziurach można pozbawić się przednich zębów. O! Tragedia. Specyfika zawieszenia mogłaby nam powiedzieć, że auto służy stricte do szybkiej sportowej jazdy, a tutaj nie. Samochód raczej taki typowo miejski. Wydaje mi się, że powinien być w miarę wygodny. Muszę przyznać, że o ile no zawieszenie jest tutaj twarde, to w samochodzie w środku nie jest głośno. Silnik pracuje w kulturalny sposób. Nie próbuje nas przekrzyczeć. Co myślę, że jest plusem. Zakręt 90 stopni. Zobaczymy, jak samochód pokonuje takie zakręty. Ora. Oj, no całkiem nieźle, no ładnie. Nie wychyla się na boki. Nie zaczynamy się obawiać, że wlądujemy na lewym boku. Na tylnych siedzeniach jest całkiem sporo miejsca. Co prawda kolanami dotykam już nieco oparć, ale myślę, że siedziska są długie. Ja też nie dotykam głową pod sufitki, chociaż myślę, że Marcin już by to robił. Przez to wydaje mi się, że jazda tym samochodem na dłuższych trasach również z tyłu będzie wygodna, ale myślę, że jedynie dla czterech osób, ponieważ no piąta, jak to zwykle piąta w samochodach, będzie miała dosyć niewygodnie. Wyposażenie akurat tej wersji nie jest zbyt bogate. Mamy tutaj, samochód oferuje nam tutaj z tyłu podnoszenie i opuszczanie szyb za pomocą gustownej korbki. Jednakże samochód sprawia całkiem dobre wrażenie z tyłu i powiem szczerze, że zaskakuje mnie wygoda tylnych foteli. Zapomniałem jeszcze powiedzieć. Znajduje się tutaj również system ISOFIX, o którym już wspomniał wcześniej Marcin, na przykład w Volkswagenie Upie, oraz fajne zabezpieczenie. Gdy otwieramy okno, to nie możemy tej szyby otworzyć do końca. Można by było pomyśleć, że po prostu nie mieści się ona w drzwiach, ale nie. To jest po to, by dzieci nie mogły wyjść przez okno otwarte z samochodu. Jestem. Właśnie wyrzucili mnie z pracy, gdy im powiedziałem, że wolę jeździć Peugeotem do końca życia niż pracować w Tesco. Tak więc ruszamy. Jak mówi staropolskie powiedzenie, nie kupuj samochodów na F. Fiatów, Fordów i Francuzów. Po części się z tym zgadzam, ale nie do końca. W przypadku tego samochodu tak nie jest. Konkretnie ten model ma najsłabszy silnik, jest to 1,475 koni. Mimo tego, że samochód rozpędza się do większych prędkości w kilka dni, nie sprawia on większych problemów w eksploatacji. Przejechałem nim naprawdę no, kilkaset kilometrów, bo i nad morze, i drugi raz nad morze. Nigdy nic się nie zepsuło, nie wymagał jakichś natychmiastowych napraw, naprawdę sprawował się perfekcyjnie. Co do wnętrza, zarówno fotele, jak i deska rozdzielcza są ciemne, czy to czarne, czy grafitowe, podobne do koloru samochodu. Jedne, co nam rozjaśnia tutaj wnętrze, to zegary. Są one koloru białego, z pomarańczowymi cyferkami, ogólnie z pomarańczowym podświetleniem. Podobnie, jeśli chodzi o podświetlenie, jest z komputerem pokładowym, który znajduje się na środku. Bardzo ładnie wygląda zestawienie właśnie koloru pomarańczowego i czarnego z tym białym elementem na zegarach. Samochód ten można dość często spotkać na naszych polskich drogach. Też zyskał sympatię. Bardzo fajna przejażdżka. Polecam ten samochód wszystkim tym, którzy szukają małego, zwinnego, zgrabnego autka do miasta, ale czasem muszą też wybrać się w trasę. Oui, cette engeance fabuleuse est aussi une emmerdeuse. Il faut, oh Seigneur, la
aucun strass long.